Co, chciałeś zniszczyć tą wioskę? Najpierw musisz zniszczyć mnie! I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mandzia, oto jest Terraria Mod, hello! Modyfikacja, zaproponowaliście mi w komentarzu, żebym ją przedstawił, no i postanowiłem, dlaczego by nie, szczególnie, że kiedyś grałem w Terrarię, naprawdę jest to fajna gierka przygodowa, zatem polecam wam, żebyście sobie sami pograli, szczególnie, że teraz pewnie na Humble Bundle często wpada i jest naprawdę, kosztuje grosze. No i ta modyfikacja wprowadza naprawdę dużo rzeczy, niektóre są zbalansowane, niektóre troszeczkę mniej, zatem zaczynając od samego początku, na samym początku, troszeczkę się powtórzyłem, no ale trudno, dostajemy naprawdę dużo nowych tutaj złożysk i tak dalej, posegregowałem je tutaj w kolejności od najprostszego do najtrudniejszego do zdobycia, chociaż w zasadzie, czy to jest takie najtrudniejsze, ten ostatni, to bym nie powiedział, ale dobra, po kolei, zatem mamy tutaj miedź, mamy tutaj srebro, mamy tutaj meteoryt już, później mamy demonite, crimtine, hellstone, cobalt, mithril i adamite, no i ten chlorophyte. Okej, okay. I oprócz tego jeszcze gra wprowadza nam trzy różne biomy, które zwiedzimy na samym końcu, jednak na samym początku może skupmy się na tych wszystkich bloczkach, ponieważ skoro mamy aż tak dużo różnych przedmiotów tutaj do wydobywania, przydałoby się również coś z tego stworzyć, coś nie? Bo po co wydobywać jakieś tutaj złożyska, skoro nie możemy nic z tego zrobić? I to jest właśnie super fajna modyfikacja do Minecrafta, bo Minecraft, taki survival, to jest głównie kopanie, no to teraz możemy wykopać naprawdę wiele nowych tutaj złożysk, no i później je przepalić i otrzymujemy w ten sposób sztabki. I słuchajcie, tutaj was pewnie nie zaskoczę, ale z każdej sztabki można tutaj stworzyć jakieś przedmioty i tak dalej. Zaraz wam tutaj zobaczę. O, zobaczcie, na przykład tutaj możemy copper pickaxe i tutaj jest napisane, że to jest pierwsza moc tam pickaxe i tak dalej. Z tego możemy tworzyć naprawdę wiele rzeczy. I co też ważne, z miedzi tworzymy również naboje do muszkietu, który wam pokażę później, ponieważ to jest fenomenalna, bardzo silna broń, ale co mnie bardzo cieszy, że również tutaj wprowadzili, tak jak w oryginalnej Terrarii, że możemy tworzyć tutaj miedziany łuk, no oraz to się jest zastosowanie do wszystkiego. Jak widzicie, tutaj mamy zbroję i możemy też stworzyć hełm do nurkowania z miedzi również, to jest też ważne. Dobra, lecimy dalej. Po kolei wam pokażę mniej więcej crafting tego wszystkiego i tak dalej, zapoznam was z tym mniej więcej. Tak tworzymy to, tak tworzymy tamto. Okej, sobie teraz przeszedłem tutaj ładnie, no i tutaj już mamy, że to jest już siła druga tego pickaxe'a i zauważcie, że siekiera również ma dużo ataku i często po prostu wystarczy zrobić siekierę zamiast jakiegoś miecza, gdyż jeszcze w tej modyfikacji nie ma jakoś strasznie dużo przedmiotów i tak dalej, takich przedmiotów, jeju, źle powiedziałem, bo przedmiotów jest ponad 250, przedmiotów jest dużo, ale jest, nie ma jeszcze bardzo dużo potworów, które utrudniają rozgrywkę, ale jeżeli gramy na jakimś modpaku, to rzeczywiście ta modyfikacja jest fajna. No i dzięki tutaj możemy, dzięki srebrze. Możemy stworzyć sobie tutaj ten nasz muszkiet. Możemy też wiaderko ewentualnie stworzyć, jeżeli chcemy. No i muszkiet jest bardzo fajną bronią, którą wam później zaprezentuję. No i tam standardowo inne bloczki i tak dalej, chyba ze wszystkim tak będzie. Możemy tak sobie szybciutko tutaj przelecieć, że proszę. Tutaj zobaczcie, że tutaj mamy już zenchantowany z fire aspektem od razu. Jeżeli, bo to jest meteoryt, to wiecie, meteoryt to jest jakaś, że jeżeli uderzy w ziemię, to bardzo dużo wywoła tego temperaturę pod niesie i jest rozgrzany, no to Fire Aspect 1, to rzeczywiście fajnie jest to zrobione i to do wszystkiego to działa, zatem fajnie. Aha, i zapomniałem w ogóle o tym, to jest epicka rzecz, to są takie miecze świetlne i one naprawdę fajnie wyglądają, nie mają jakiegoś super ekstra wielkiego damage'a, ale fajnie wyglądają i to jest chyba najważniejsze w nich. Dobra, jeszcze tak szybciutko tutaj przelecimy, tutaj zobaczcie, że możemy stworzyć tutaj taki strasznie silny kill off, już ten ma siłę 6 i no w zasadzie z demonitu już tworzymy tutaj taki przedmiot takiej wyższej klasy i teraz zaczynamy właśnie przechodzić właśnie do tego typu przedmiotów, jak możecie tutaj zobaczyć już, że zobaczcie naprawdę tutaj już, do tego zaraz dojdziemy, że tutaj już naprawdę zaczynamy cisnąć po przedmiotach najwyższej klasy, ale chyba najbardziej pożądamy
surowcem, że tak powiem, jest Halloweed. Dlaczego? Ponieważ z niego możemy stworzyć chyba najsilniejszy armor, jeżeli się nie mylę na tym modpaku, ale również Excalibur, czyli po prostu fenomenalny miecz. Ten miecz jest taki fajny, ja wam go za sekundę pokażę, wszystko przetestujemy, a dlaczego by nie? Ale możemy stworzyć również świetnie wyglądający, fajny set. No i możemy też stworzyć oczywiście tutaj, no tego jest mnóstwo tych przedmiotów. No słuchajcie, co ja wam będę pokazywał tutaj, co miecz to jest silniejszy, co miecz to jest inaczej, co to wszystko inaczej wygląda. To ogólnie jest jak zwykłym po prostu w Minecrafcie, że tutaj jest tego mnóstwo i to warto sobie wszystko przetestować, ale do testów to my przejdziemy dopiero za chwilę. Co jeszcze mamy? Mamy dwa nowe rodzaje piecyków. Mamy tutaj stworzony z piekła oraz z adamantum. No to już sami odkryjecie przecież jak to kraftować. Tutaj jeszcze nie patrzymy, tutaj nie wolno patrzeć. Dobra, słuchajcie, przetestujmy sobie Excalibur na przykład. No i jeszcze troszeczkę powiedzmy, że na przykład Copper Bow, Iron, Stendonus też pokuszę się chociaż do tego. A tutaj poproszę szałej, no i na przykład Iron Golem. O, nie mam jajeczka tak do golemu, muszę tak goręcznie robić, ojeju, mi się nie chce. Dlatego po prostu skorzystamy i stworzymy sobie Enderman, to go nie postrzelę. Oj, dobra, stworzymy... nie ma tutaj, super. Chciałem stworzyć ogromnego zombiaka, ale tutaj nie mam niestety wygrane modyfikacje, która taki jajko udostępnia. No to będą zwykłe zombiaki, jeżeli oczywiście łączymy sobie tutaj easy. Okej, mamy tutaj zombiaczka. Oj, ty się zaczniesz palić, to jest troszeczkę takie... Nie, time set night. Bo my się tutaj pospalacie, a świnek ja nie chcę brać, czy jakiś krówek, ponieważ musimy być humanitarni, co nie? Jeżeli jeszcze się ktoś do mnie przyczepi. No ale dobra, zobaczmy jak ten mieczek bije. Tutaj jest nasz pan zombiak. Pan zombiak się nie spodziewa tego, co dostanie. Jeden hit, drugi hit i już nie żyje. O ile się nie... On bije po prostu po 19 punktów damage'a, no to jest... Będzie 9,5 serduszka, no to prawie nasz szała go ma. Wystarczy leciutko to zenchantować i już po nim. O, zobaczcie, tutaj nam latają też oka. To są już potwory z tej modyfikacji. Nie jest ciężko trafić. One mi tego nie atakują, ponieważ mam game moda oczywiście. O, ale widzę, że tutaj padają ładnie na szał. No i zobaczmy zombiaka. Jeden strzał, drugi strzał i trzeci strzał i śpi. A z najlepszego naszego łuku, raz! Na jeden strzał. Słuchajcie, to jest fajna taka zabawa, że dzięki tym okom możemy tego próbować trafić w latający cel. To strasznie można sobie poćwiczyć tutaj strzelanie i tak dalej. To jest fajne swoją drogą, jak widzicie, że macie niby taki łucznik, ale w ruchomy taki latający cel jest już... Ooo, dwa pod rząd! O, myślałem, że trzy pod rząd. What the fuck? Wow! Co to się stało właśnie? Dlaczego tyle rzeczy nagle na mnie wybuchło? What the hell? O ile ja wiem, to nie był Creeper, bo Creeper, patrzcie, tam daleko sobie hasa, no ale dobra. Nie wiem, co to było. No ale tym się zajmiemy kiedy indziej. Jeszcze armory, zobaczmy sobie armory, jakie nam tutaj modyfikacja. O, dziękuję. Ja bym nie może być ta wyszukiwarka minecraftowa taka super, także wpisuję sobie armor i mam. Nie, to byłoby za proste. Lepiej utrudnić życie graczowi, co nie? O, jeszcze o to byście chcieli przetestować, a to zostawię też na później, zapomniałem o to wziąć w ogóle tam do mojego zestawienia przedmiotów. No i sobie weźmy jakoś epicką zbroję, o tą halą, to ona jest super. O, można tworzyć tego, zbroję z drewna, to jest bardzo, bardzo fajne, ponieważ no zbroje z drewna są lepsze aniżeli robienie zbroi z krowy i tak dalej, no bo trzeba krowy znaleźć, trzeba je zabić, a lepiej byłoby zrobić sobie pasiekę czy cokolwiek. Ho, ho, Madzio taki, myślę od razu na przyszłość, no i będziemy iść taką epicką postacią teraz. Okej, przejdźmy teraz do przedmiotów, słuchajcie. Albo najpierw przepalimy coś, czy do przedmiotów przepalimy, czy do... No dobra, przepalimy. Przepalmy sobie po prostu drewno i zobaczcie, z jaką prędkością to przepala. Zobaczcie, czy to... Mancio, drewna ty nie przepalisz. No ty głupi czasem jesteś. Ty na ogół to ty nie jesteś taki głupi, ale jak się nie zastanowisz, to patrz. Ale zobaczcie, to szybciutko nam przepala w parę sekundek. Ciśnie nam to strasznie szybko. A to jest troszeczkę gorszy piecyk. Ten piecyk chyba też szybciej. Bo słuchajcie, naszym zwykłym piecykiem nie przepalimy tych wszystkich o tych. Zobaczcie, że niektóre trzeba zrobić po prostu lepszy piecyk. No i...
żeby sobie przepalić te silniejsze przedmioty, jak w zwykłej Terrarii. I to jest moim zdaniem bardzo mądrze zrobione, ponieważ gdyby to było zrobione po prostu tak, że można ze zwykłym piecykiem wszystko przepalić, to jeżeli nam się poszczęści i Adamantum na przykład stworzymy, raczej zdobędziemy, to już mamy w zasadzie wygraną grę. GG jest. O, swoją drogą tak, w ogóle jeżeli ten bloczek znajdziemy i znajdziemy również błoto, to wtedy jeżeli położymy ten bloczek w środku i błoto wokół niego, to on podobno bardzo powoli będzie się rozprzestrzeniał. Ten bloczek już tutaj leży 30 minut około i niestety się nic z nim nie stało. Nie wiem, czy to ja mam coś źle tutaj zrobiłem, ponieważ tutaj światło powinno być 4 kratki odległości od niego. Może jakbym dał mu jakiś tutaj glowstone powiedzmy nad nim. O, zaraz przejdziemy do grzybków, halucynków, ale to za sekundę dopiero. Ja bym mu dał jakiś glowstone nad nim, może teraz zacznie szybciej to robić. No, ale nie wiem o co chodzi. Nie wiem, jeszcze tutaj ci dam glowstone. Patrz jak masz na boga... Oj, dobra. Patrz jak masz na boga, to jak pięknie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do przedmiotów. Zatem przedmiotów tutaj jest masa. Przejdę do paru moim zdaniem najciekawszych i moich ulubionych z Terrarii również. Zacznę najpierw od tego być może, a raczej na pewno, że wszystkie przedmioty, które się tak świecą i one są magiczne, wykorzystują tutaj mana stary. Mana starym, możemy stworzyć z 2 golden starów, które kolejno stworzymy ze złota. I po co one nam są? Słuchajcie, bo jak wiecie, że w Minecrafcie nie ma many, to musimy korzystać z takiej magicznej rzeczy, którą są po prostu mana stary. Mógł on po prostu zrobić, żeby to korzystało z czegoś innego, ale w zasadzie co bym miał do wykorzystania? Bym musiał stworzyć jakiś nowy, całkowicie odrębny pasek, a to w zasadzie jest całkiem spoko, jeżeli bierzemy pod uwagę, że tam będziemy o tym pamiętać, to całkiem jest to spoko system. No i też trzeba się więcej nakraftować i to jest moim zdaniem plus, bo w Minecrafcie mimo wszystko bardzo szybko się zdobywa te wszystkie przedmioty. Jeżeli musimy się nakraftować, wykorzystać to złoto, do którego często nie mamy zastosowania, to moim zdaniem to jest na duży, duży plus. No i na przykład magiczne lustro pozwala nam wrócić na miejsce naszego spawnu. I u mnie to będzie w przypadku, wow, gdzieś o tutaj. No, w moim przypadku będzie gdzieś o tutaj. Jest efekt dźwiękowy identyczny jak z Terrarii, jest to bardzo fajne. Oraz dodatkowo mamy takie, że kręci nam się w głowie i chce nam się żygać. Taki efekt jest. Bardzo jest fajnie zrobiona ta modyfikacja pod względem takich efektów i tak dalej. Mi się to okropnie podoba. To ja chyba, jeżeli są takie plany, żeby Madzio zrobić swoją paczkę modów i granie na nie, to z pewnością bym dodał tą modyfikację, może by z paru itemów, bo są zbyt silne, ale ogólnie mi się to naprawdę, to jest modyfikacja, którą bym wgrał od razu, ja bym chciał sobie pograć, bo to naprawdę wprowadza tyle rzeczy, co były fajne w Terrarii, a nie było ich w Minecrafcie. No i proszę, chociaż Terraria to jest całkowicie inna gra i też warto w nią zagrać. Dobra, przechodzimy dalej, teraz sobie, weźmy sobie dynamit. Dynamit troszeczkę jak TNT. Zobaczcie, jaki robi wybuch epicki, jaki ogromny wybuch, boom. Dynamit, naprawdę tutaj możemy wszystko czyścić w promieniu po prostu oka, ale jest taki duży minus, że pozostaje bardzo mało przedmiotów po tym, zatem używajcie z rozwagą. No i jak to kraftujemy? No to standardowo z 3 TNT tworzymy 3 dynamity, zatem w zasadzie ma to... To jest rzucane TNT, bez żadnych kosztów, zobaczcie jak daleko się rzuciło, jak super. Dobra, zespałnimy sobie jeszcze troszeczkę zombiaczków, ponieważ zaraz weźmiemy przedmiot, który nie jest aż tak destrukcyjny, a który również nam tutaj może pomóc w walce z potworami. Weźmy sobie zombiaczki tutaj, chociaż miałem jakby flipunk, ale nieważne. O Boże, włączyło sobie Mandzio ten peaceful i zapomina. No i zobaczcie teraz. Granat. Yep. Yeah. Jeszcze raz. Może nie zadaje on jakoś mnóstwo dużo obrażeń, ale... Jeżeli będziemy potrzebować odepchnąć jakiegoś... Łoho! Jak go wystrzelił! Jeżeli będziemy potrzebować odepchnąć jakiegoś potwora, no to już idą nam tutaj granaty na pomoc. Zobaczcie, tamte szkielety się nie spodziewają, że będzie tutaj bombardowanie. Ło! Nie trafiłem prawie nic. No ale dobra. Już to sprawdziliśmy sobie. Fajnie. Granaty tworzymy po prostu. Z recipe. Dum. No, z jednego gunpowderu oraz 4 żelaza. No, to
tanie. To są tanie, to nie są jakieś przedmioty takie super drogie. Okej, okay. Ice Rod. Ice Rod, czyli kolejny przedmiot, który korzysta z naszej many, z Ice-starów, ze starów po prostu. I gdzieś go odłożyłem, o, tutaj go schowałem. No i ten przedmiot po prostu tworzy magiczny lód. Te efekty dźwiękowe są fajne. No i ten magiczny lód w zasadzie jest po prostu lodem, który tworzymy o tak nagle i który znika po pewnym czasie właśnie w ten sposób. No co można z tym zrobić? Można szkieleta zamrozić w tym na przykład i tyle jest zamrożony szkielecior i on zaraz umrze. To strasznie dużo many zabiera i szczerze mówiąc nie widzę jakiegoś super zastosowania dla tego przedmiotu. No to moim zdaniem powinniśmy lecieć dalej. Bam, bam, bam. Co jeszcze? O, buty Hermesa. O, to jest miły przedmiot, to jest bardzo wdzięczny przedmiot. Dzięki niemu biegamy szybciej, no i skaczemy szybciej, to jest bardzo przyjemne. Chociaż czy skaczemy szybciej? Nie, biegamy, po prostu buty Hermesa dawały nam to, że biegamy. Takie buty z chmurką, których niestety nie ma, pozwalają nam podwójnie skakać. To było, wow, wow, wow. No to są po prostu Google, tutaj mamy nasze tutaj sunglasses, nasze pro glasses, możemy je założyć, żeby być cool. No to diving helmet, to każdy wie co to robi. Obsidian Skull zwiększa nam damage. No i Angel Wings i Demon Wings, to zależy tam, jeszcze tak, jeżeli ktoś jest ciekawy jak się craftuje. Co wam by tu jeszcze pokazać? Co ja przedstawiałem przez tylko domu? Mój Boże, ja już zapomniałem. Hermesa buty. Buty Hermesa po prostu się tworzy z Mithrilu, którym kolei stworzymy z Mithril Roda, którego tworzymy z... Wow, nie ma recipe na to. Dum, dum, dum. Ale dobra, przechodzimy dalej. Demon Wingsy i Angel Wingsy. No je tworzymy po prostu z piórek i z Halota tutaj, a tutaj tworzymy je z Curse Blocka. No to to jest już chyba nasz wybór, czy chcemy być aniołem, czy chcemy być diabełkiem. O, tak to pójmy, tak jeszcze tak ładnie to powiem. No i co robią te skrzydła? Po prostu... czekajcie, Game of Zero zaprezentuję wam po prostu. Patrzcie, że tak sobie powoli spadamy i nie dostajemy obrażeń od upadku. No i też dzięki butom Hermesa biegamy szybciej, jest to przyjemne. Powoli taki powolny upadek, no to to bardzo może się przydać, jeżeli gdzieś chcemy szybko podróżować. No i to samo skrzydło anioła, tylko że one się różnią, że jedne są takie nietoperzowate, a drugie to są, wiecie, anioł to anioł. No, dobra, lecimy dalej. Co tutaj jeszcze mamy? Muszkiet. Muszkiet jest bardzo fajny, tutaj mamy też Enderstara. Co robił Enderstar? Szczerze mówiąc, już sam zapomniałem, co robił Enderstar. Dum, dum, dum. Enderstar, zastosowanie, pokaż mi. To jest chyba jeden z tych przedmiotów, ale nie pamiętam. Był jakiś przedmiot, który nie za dobrze działał i wydaje mi się, że to mógł być Enderstar. Chyba, że kurczę, nie napamiętam. Tak, wydaje mi się, że to był Enderstar. To był przedmiot, dla którego zastosowania ja osobiście nie znalazłem. A pom, 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 zatem przepraszam wam, ale go nie mam, po prostu nie zaprezentuję tak, jakbym chciał wam go zaprezentować. Mamy jeszcze muszkiet, healing potiony. Tutaj mamy też oczywiście monety. No, jakby monet mogłoby nie być, w końcu w Terrarii były to i tutaj są. Z grzybków możemy tworzyć sobie healing potiony. Gdzie są grzybki? Grzybki rosną wszędzie, jak widzicie, nie ma już problemów z jedzeniem. To jest super, nie ma problemów z jedzeniem. Chociaż w zasadzie, jeżeli gramy na jakimś takim Penguin Parku, gdzie jedzenie jest naprawdę problemem, to to nie jest fajne, bo to strasznie nam ułatwia rozgrywkę. A Growing Mushroom po prostu tworzymy z korupcji. Jeżeli na korupcji jesteśmy, to zbieramy sobie przedmioty i możemy w ten sposób Growing Mushroom sobie stworzyć. No i dzięki temu tworzymy sobie albo słabszy potion na Helfa, albo ten lepszy, ten ostateczny, który stworzymy z dwóch mniejszych oraz tego grzybka. Co wam jeszcze tutaj mogę pokazać? No, myślę, że został już tylko ten muszkiet do zaprezentowania. Tutaj sobie włączę Game Mode 1. Game Mode 1, zapraszamy. Dziękuję bardzo. No i muszkiet strzela. I strzela naprawdę mocno. Wow, jeden hit i wszystko umiera. Muszkiet chyba ma 20, jak nie 25 ataku, może nawet 30. O, nie wyświetliło mi się. No dziękuję bardzo. Patrzcie, ten zombie jak w zbroi. O, przeżył. Tylko, że ten muszkiet, to wiecie, on na dalekie dystanse nie jest taki dokładny. Trzeba najlepiej podejść i wtedy możemy ładować kulami w co chcemy. Okej, słuchajcie, teraz przyszła pora na potwory. Żeby wam zaprezentować po kolei potwory wszystkie jakie mamy. Ja będę się posługiwał tutaj Excaliburem. Jezu, nienawidzę tej nazwy, nie mogę jej wymawiać. No i zobaczcie jakie mamy potwory, zatem Time Set Knight. Time Set Knight, Knight jest ustawiony, zatem tak. Standardowe są oka, które sobie tutaj... O, latają! To już wiem co we mnie tak uderzyło. Są oka, które latają, jeżeli się z nimi tutaj...
O, złączymy to, wtedy one wybuchają, robią bum po prostu. Mamy również mumie, które o ile dobrze pamiętam, mumie występowały. Nie pamiętam na pamięć tych biomów, to ja wam je pokażę po prostu, gdzie one występują, bo ja pamiętam. No i mumie, jak mumie, z nich wypada doświadczenie sobie tutaj. O ile dobrze pamiętam, żaden przerzutnik tutaj nie wypada. Oryginalnie chyba jakieś bandaże wypadały czy coś. No i mamy też tutaj pająka. Nienawidzę pająków. Ble, sią mi stąd, sią, złe pająko. Ale dobra, pora przejść do czegoś mocniejszego, do czegoś, do bossa. No i słuchajcie, wiecie, że z tych Jezu, nie wiem jak to odmienić, ale z tych latających główienek wypadają nam soczewki po prostu. Jeżeli graliście w oryginalną Terrarię, to wiecie. Oryginalna Terraria, wow. I dzięki nim możemy stworzyć tutaj sobie naszego bossa. No to tworzymy po prostu z jednego demonitu oraz tych soczewek, a jeżeli chcemy stworzyć silniejszego bossa, no to z jednego krimtanitu i z soczewek. No to... Ej of the Cthulhu, Jezu, ja dzisiaj mam jakiś problem z wymawianiem tych nazw, przepraszam was za to, nagrywam troszeczkę później, no i tak się to kończy, no i gdzie jesteś? No i słuchajcie, on jest tutaj, on biega, jest naprawdę silny, on dużo zadaje obrażeń, co zaraz wam zobaczę, o, zobaczcie, no dobra, teraz mi nie zadał, ja mam najlepszy armor teraz założony, zobaczcie, że dzięki temu armorowi on mi nic nie robi, no ale zobaczcie, tak po 3 serduszka mnie bije i on ma 100 życia, zatem jest naprawdę silny, no ale założę mój armor i się zmierzmy teraz. No chodź, dawaj. Raz, ale dostałeś. Wow, on strasznie też odpycha, ma ogromny knockback, zatem... Oh fuck, trzeba z nim walczyć na takiej powierzchni, takiej jak ta, czyli idealnie po prostu prostej. No ale no, nie wszędzie znajdziecie coś takiego. Jeszcze problemem mogą być potwory występujące w Minecrafcie normalnie. W Terrarii jest ich mniej zazwyczaj, jeżeli się o tak walczy. Wow, jest, zabiłem go. I on nas tak wyrzuca w górę, ale dzięki moim skrzydłom Archanioła spadłem po prostu na dół. No i wypadają z niego itemy, tak jak w normalnej Terrarii. Okej, zatem skoro się z tym już uporaliśmy, no wy mi nic nie robicie, wy mi nic nie robicie, mam taką epicką zbroję, to wezwijmy teraz tego lepszego bossa. Ten lepszy boss już naprawdę daje nam tutaj wpiernić, jest on dużo, dużo szybszy. Dużo szybszy i bardziej agresywny, ponieważ tamten był taki, no nie był agresywny, ma i o tyle samo życia, ale ten zdecydowanie nas bardziej atakuje tutaj. Dużo bardziej na nas leci i wydaje mi się, że też ma większy atak. Ło! Jak mnie odrzucił. Zobaczcie, jak on odrzuca każdego. To nie jest tak, że on tylko na nas działa. On działa dosłownie na każdego. Jak widzicie, moby też są z nami. Jeżeli on ich zaatakuje, tak normalnie Minecraft działa. I to jest moim zdaniem malutki minus, no ale trudno. I go pokonaliśmy, no i z niego wypadają również przedmioty. Z każdego bossa wypadają przedmioty, nauczcie się tego. I nam tutaj wyleciały przedmioty, troszeczkę tutaj jakiś Crimson, o, Crimson Cobblestone nam wypadł, zatem super. Okej, słuchajcie, myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie tutaj normalne, że tak powiem, rzeczy do pokazania. Myślę, że zaprezentowałem wam wszystko, co było ważne. O, Healing Potion, ten lepszy, ulecza nam prawie 5 serduszek, jeżeli nie więcej właśnie. Teraz wam jeszcze zaprezentuję, rozrosło się to? Nie, to się nie chce rozrosnąć. Teraz wam zaprezentuję jeszcze tylko biomy, poczekajcie sekundę, zaraz do was wrócę. Okej, jesteśmy na moim świecie, gdzie wam zaprezentuję biomy, zatem na samym początku pójdźmy do biomu Crimson. Jest to biom właśnie o ten, gdzie nam spotykają te pająki. No i uważajcie tutaj na meteoryt. Dlaczego? Podpala on! Zaraz wam pokażę. To znaczy, tak mi się wydaje, zauważyłem. O, nie masz permisji, żeby użyć tej komendy. No dziękuję bardzo. I zobaczcie, że ten bloczek po prostu nas podpala, zatem no, nie polecam w niego wchodzić, że tak powiem. Te pająki prawie nic nie biją, co prawda, no ale ja nienawidzę pająków osobiście. Tutaj możemy spotkać, no, bloczki ogólnie tego typu w tym biomie i tak dalej. No i co? No i cóż, co mogę wam dalej powiedzieć? Po prostu wróćmy tam, gdzie byliśmy, wróćmy na nasz spawn, tutaj kliknijmy. Ju! Jesteśmy i teraz przejdźmy do Halloa, czyli do tego biomu takiego, bardziej takiego niebiańskiego, takiego taki dużo bardziej przyjemny dla oka i tak dalej. No i jakie tutaj mamy specjalne bloczki? No to mamy zwykły kamień, mamy troszeczkę, jak się to nazywa, trawy i tak dalej. Grzyby również tutaj rosną, no ale tak ogólnie to nie ma nic tutaj jakiegoś super ciekawego. Oczywiście wszędzie możemy spotkać tutaj złoża meteorytów na naszym świecie i tak dalej. One są porozsypywane, bo normalnie w Terrarii jest taki event, że spada te
meteoryt i rozdupcza jest fajnie, a tutaj tak po prostu tego nie ma. Okej, wracajmy tutaj. A, te pajączki nic nie biły, ponieważ ja tutaj mam full set, dlatego zapomniałem o tym. Dobra, zatem przejdźmy teraz do corruption, czyli korupcji, czyli tego najmniej przyjemnego takiego biomu, tego obrzydliwego, tego okropnego po prostu biomu. No dobra, ja stąd uciekam, nie będę tutaj nawet patrzył. No ale co możemy spotkać na korupcji? Do korupcji potrzebujemy do tworzenia tych lepszych grzybków. Ona nam się do tego przyda. Tutaj widzicie, że te wszystkie biomy zazwyczaj ze sobą sąsiadują. To jest warte do zapamiętania. Okej, gdzie jest mój command block? O, tutaj jest. Dobra, wracamy i został jeszcze frozen plains, czyli po prostu zamrożone tutaj pola, równiny. Czy jak chcecie, to sobie nazywajcie. No i tutaj mamy po prostu lód. I o ile się też nie mylę, to tutaj jest jakiś... Był tutaj chyba... Nie było tutaj żadnego specjalnego bloczka, wydawało mi się, ale tutaj ogólnie jest taki... To są takie zamrożone równiny wraz z bałwanami, no i meteorytami. To moim zdaniem jest głupota, że meteoryty są tutaj, no bo to jest zamrożone i jest meteoryt, który podpala. Brawo. No i dobra, słuchajcie, to był Terraria mod. Mam nadzieję, że wam się podobał. Starałem się zaprezentować tą modyfikację dzisiaj tak luźno, tak swobodnie, luźno chciałem wam ją zaprezentować. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie mi w komentarzach, jaką mam modyfikację zaprezentować kolejną. Starałem się ją zaprezentować obszerniej. Wydaje mi się, że mi się udało. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka pod filmem. No i zapraszam was do kolejnego showcase'a. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!